Witajcie, witajcie, kochani, kończy się już rok 2023, zresztą bardzo udany, dlatego że odbyło się mnóstwo imprez tanecznych. Mimo to, że było tyle imprez, to nasze środowisko zostało zasilone przez nowych pasjonatów, i w związku z tym na tych imprezach frekwencja nie była zła, z czego oczywiście bardzo się cieszymy. W tej chwili troszeczkę odpoczęliśmy, dlatego że był adwent, ale już osoby stęsknione, spragnione bawiły się drugiego dnia świąt w Świąt Wiedlance. Właśnie teraz wam publikuję materiał z tej imprezy, naprawdę bardzo fajny. Tam jeszcze są bardzo fajne perełki, które wam pokażę, ale wypadałoby oczywiście zakończyć ten wspaniały rok 2023. Takim poważnym przytupem i oczywiście przywitać 2024 rok. Kochani, gdzie będzie można pojechać, to się mówi, na Sylwestra, aby się pobawić tak tradycyjnie? Kochani, tu się nic nie zmieniło. Tak jak Wam mówiłem, są dwie imprezy zamknięte. Niestety nie mam informacji, czy mają już podkorek, czy są jeszcze jakieś wolne miejsca. To jest oczywiście Złoty Dwór. I y, zabawa w Wygnanowie. To są dwie imprezy, które są, y, z tego co słyszałam, to chyba w Wygnanowie jeszcze jakieś tam miejsca, trasy przypomniałam, jeszcze jakieś tam miejsca wolne są, także możecie się z organizatorami jeszcze kontaktować. Natomiast oprócz tych dwóch imprez są dwie zabawy, klasyczne zabawy. Jedna to jest w Sycynie z kapelą y, Krzysztofa Rokicińskiego. Także do Sycyny będzie można pojechać tam się bawić. Kto, kto lubi Sycynę, przypominam, że Sycyna to gmina Zwoleń i powiat zwoleński. Drugą taką zabawą można powiedzieć, bo oni tam mają dużą salę, odbędzie się w Pawłowie. Pawłów to jest gmina Chlewiska, a powiat Szydłowiecki. I tam w Domu Kultury, taka jest duża sala, tam się odbędzie taneczna zabawa, klasyczna taneczna zabawa. Tam też jest duży parking Także myślę, że może tam się bawić naprawdę dużo gości. Nie ma w tych imprezach zapisów, po prostu są imprezy otwarte, zabawy przyjeżdżamy. Kto zagra w Pawłowie? Pawłowie zagra kapela Krzysztofa Wieruszewskiego. I to, moi kochani, zamyka już rok. Żegnamy w ten sposób rok 2023 i witamy 2024. I co się, kochani, dzieje w tym 2024 roku? Otóż, jak wszyscy pamiętają, 6 stycznia rusza karnawał. Kar karnawał 2024. I co zaczyna się, jak gdyby nowy cykl? Więc tak, na tą chwilę, jaką posiadam informację, więc pierwszą zabawą karnawałową Sycyna. W Sycynie będzie zabawa karnawałowa. Aczkolwiek jeszcze mam też informacje inne, ale musiałem mieć je potwierdzone. Ale jeszcze, kochani, będę Wam zapowiadał, w związku z tym jeszcze Wam powiem, gdzie się coś pojawi, gdzie to jest. Czyli tak, 6 stycznia, to już Wam zapowiadałem, rusza karnawał 2024, 2024 i zabawa w Sycynie, zagra kapela, wesoły kwartet. Ale komu będzie mało, to już 7 stycznia będzie można potańczyć oczywiście w Jedlance i to jest pewna nowość, bo to zostało zapowiedziane na zabawie, nie ma jeszcze ogłoszeń, ale już możecie sobie, jak to się mówi, planować, jeśli będziecie mieli wolny czas, że 7 stycznia będzie można pojechać do Jedlanki. Kto lubi klimat Jedlanki, pośpiewać, potańczyć w takiej rodzinnej atmosferze, te zabawy oczywiście kończą, zaczynają się wcześniej, bo to niedziela i oczywiście kończą się wcześniej. To jest coś wyjątkowego, jeśli chodzi o Jedlankę. Kto tam pojedzie, tak jak do Sycyny, podejrzewam, że będzie chciał wrócić. Kochani, i teraz jeszcze też pewnego rodzaju nowość. Na karnawał 20 stycznia zapowiedziała się Biała Rawska. Biała ma taką sytuację, że mają tam część, jak to się mówi, stałych bywalców, ale miejscowych. W związku z tym mają jakąś rezerwę puli, że mogą przyjechać, jak to się mówi, nasze środowisko. Ale w tej sprawie trzeba się kontaktować z, z organizatorką, z Zosią. To jeszcze będziemy to omawiać. Wstępnie Wam mówię, że 20 stycznia jest zabawa w Białej Rawskiej zaplanowana, i tam zagra kapela. Piotra Binkowskiego. A jeśli, jeśli zapomniałem powiedzieć, to oczywiście w Wiedlance tradycyjnie kapela Piotra Binkowskiego, oczywiście tak. No właśnie. I tu już mamy taki, widzicie, taki fajny, już część karnawału. A ja, kochani, chcę Wam życzyć jak naj wszystkim muzykantom, organizatorom uczestników naszych zabaw, ale oczywiście tych, co nie mogą z jakichś powodów pojechać, albo tylko incydentalnie są, a lubią te klimaty, oglądają, komentują. Kochani, wszystkim nami, mi też oczywiście, życzę przede wszystkim zdrowia, bo to jest najważniejsze w naszym wieku, to oczywiście zdrowia. Później oczywiście zapału, żebyście mieli siłę bawić się, tańczyć, bo mi się wydaje, że to jest najpiękniejsza taka sfera życia, bardzo fajna, no też nas po prostu też i poprawia nam zdrowie, jak tu wszyscy mówią, taki psychiczne i fizycznie, i tak żebyśmy się jak najczęściej spotykali. W związku z tym, w tym roku już się z wami nie spotkam, Ci oczywiście tradycyjnie, ci, którzy udadzą się na jakąś imprezę sylwestrową, nie, może też niekoniecznie, organizowaną przez nasze środowisko. No to oczywiście życzę miłej zabawy szampańskiej, oczywiście jak przystało na Sylwestra, a tym, którzy nie mogą z jakiegoś powodu, no to oczywiście życzę, jak to się mówi, miłego oglądania naszych relacji. Tak więc pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego.